Czy idąc za Jezusem mogę przeżywać jakieś wątpliwości, jakąś niepewność? Okazuje się, że tak niezwykły bohater ewangeliczny jak Jan Chrzciciel może mieć nam pod tym względem bardzo wiele do powiedzenia. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy innego oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie udaremniali zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedni drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Wiele dzieje się w Ewangelii Łukaszowej. Jezus wędruje, naucza, ale przede wszystkim ostatnio uzdrawia, nawet wskrzesza zmartwych. I to wszystko staje się coraz bardziej nagłośnione na terenie Galilei. My do końca nie wiemy, w jakiej sytuacji jest w tym momencie Jan Chrzciciel. Szuka, pyta i nie wiemy tego na pewno, no ale wysyła uczniów do Jezusa, no jakby z wątpliwością, jakby z pytaniem: a jak rzeczywiście jest? Chciałbym wreszcie wiedzieć, bo możemy przypuszczać, jemu chyba się nie wszystko zgadzało. On miał jakieś wątpliwości odnośnie tego, co słyszę o Jezusie. Słyszę coś dobrego, ale czy to on? Jan Chrzciciel oczekiwał rzeczywistości sądu. To wyrażały liczne zapowiedzi prorockie, że na końcu czasów, kiedy przyjdzie Mesjasz, Bóg dokona sądu, oddzieli sprawiedliwych od grzeszników i objawi zwycięstwo tychże sprawiedliwych. A tymczasem dzieje się tak, że ten sprawiedliwy Jan jest prześladowany, jest prawdopodobnie teraz w więzieniu i być może to już są ostatnie dni jego życia. Jak zrealizują się proroctwa, nawet tak bieżący człowiek, tak bardzo otwarty na działanie Bożej łaski jak Jan Chrzciciel, postawił sobie właśnie takie pytania. Czy rzeczywiście to Słowo Boże się wypełnia? I Jezus w swojej odpowiedzi właśnie do tego się odniósł.
popatrz na inne fragmenty Pisma Świętego, na inne zapowiedzi mesjańskie, że Mesjasz ma przynieść dobrą nowinę ubogim, że ma czynić dobro, że ma uzdrawiać wszelki brak, którego człowiek doświadcza, że niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, umarli zmartwychwstają. Oczywiście Mesjasz nie przychodzi w tym celu, aby wszystkich ludzi chorych wyleczyć, ale te uzdrowienia, one mają wskazać na to, co jest celem Jego przyjścia, a mianowicie to uzdrowienie wnętrza człowieka, czyli odkupienie. I w wątpliwości, w pytaniu, jak to wszystko poskładać w całość, on nadal pozostaje świętym człowiekiem. I ja to chcę mocno podkreślić, dlatego że wiele z historii świętych przedstawionych w pobożny sposób nie dostrzegamy tego, że to są ludzie, którzy walczą o to, żeby ich wiara była czysta i ufna. To znaczy, że wchodzą w tę przestrzeń pytań, doprecyzowania różnych elementów razem z Panem Bogiem, właśnie składania w całość czegoś, co po części może być bardzo głęboką wiarą, a zarazem zderzeniem się z rzeczywistością Pana Boga, która przerasta mój pomysł na to, czym miałaby być droga z Panem Bogiem. Dla mnie osobiście to jest tak kluczowe, bo u początku mojej świadomej drogi z Panem Bogiem musiałem zwątpić, w zasadzie stanąć na skraju niewiary, po to, żebym pytał i szukał odpowiedzi. W moim przypadku to było po raz pierwszy poważnie otwieranie Pisma Świętego, ale ja musiałem zwątpić i stwierdzić, to ja nie wiem, czy ja wierzę, czy nie wierzę. I dopiero to mnie sprowokowało do tego, spróbuję poszukać w Piśmie Świętym, albo się przekonam, że to wszystko bujda, albo zobaczę, ja chcę w to wierzyć, bo tam jest prawda dla mojego życia. To, co było kryzysem wiary, poprowadziło mnie do tego, że ta wiara rozpoczęła się w nowym etapie, o wiele bardziej świadomym. To robi Jan Chrzciciel, to robi wielu świętych i my o tym wiemy, że oni wtedy, kiedy jest trudność, nie uciekają od Boga, ale przychodzą do Boga. Nie uciekają od trudnych pytań, ale je zadają. Jeśli to jest prawdziwy Bóg, no to mnie nie zniszczy to, że zadaje trudne pytanie. Jan Chrzciciel faktycznie to robi i to jest właśnie przykład jego zaufania do Boga, które jeszcze ma wzmocnić relacje z Nim, ale Jan to robi nie tylko dla siebie, ponieważ on miał mnóstwo uczniów, naprawdę cieszył się ogromną popularnością do takiego stopnia, że nawet już po jego śmierci, jeszcze nawet przez bardzo długi czas, uczniowie Jana Chrzciciela się pojawiali w różnych miejscach Imperium Rzymskiego, o czym nam wspominają Dzieje Apostolskie, chociażby towarzysz późniejszy świętego Pawła, Apollos był Joannitą, czy różni mieszkańcy Efezu również przyjęli chrzest Janowy, pociągnął za sobą rzeszę uczniów. No i teraz rodzi się pytanie, co stanie się z tymi uczniami, kiedy ja odejdę? Więc tutaj jest też taka ogromna troska Jana o to, aby to jego poszukiwanie stało się również owocne dla jego uczniów, aby oni mogli odnaleźć prawdę. O samym Janie Chrzcicielu zarazem Jezus wypowiada się w bardzo szczególny sposób, potwierdzając tę jego drogę. Jan Chrzciciel pyta, bo naprawdę szuka, bo chce prawdy. No i Jezus daje świadectwo o nim, że to jest prorok, który naprawdę podpowiada innym też i poprzez to, co jest jego osobistą drogą poszukiwania swojego miejsca w świecie, prawdy i potwierdzenia, Jezus jest Mesjaszem czy nie. I tym bardziej w tym potwierdzeniu i świadectwie Jezus wypowiada niebanalne słowa, bo mówi, że Jan jest właśnie największym ze wszystkich ludzi żyjących na ziemi, jeszcze w tym etapie przed królestwem, przed erą chrześcijańską. On stoi niejako na granicy pomiędzy tymi dwoma światami, wskazując na Mesjasza, ale jednocześnie jest to człowiek taki bardzo bezkompromisowy. Ktoś, kto się różni od postaci Heroda. Wydawałoby się nam, że w całej tej konfrontacji pomiędzy Herodem i Janem Chrzcicielem to Herod jest zwycięzcą, ale nic bardziej mylnego. Jezus mówi o trzcinie kołyszącej się na wietrze, mówi o człowieku ubranym w miękkie szaty. Tego nie można było znaleźć absolutnie w Janie Chrzcicielu. To był człowiek bezkompromisowy. On nie był trzciną kołyszącą się na wietrze, czyli takim człowiekiem targanym różnymi emocjami, różnymi myślami, pragnieniami, tak jak to było w przypadku Heroda,
który działał pod wpływem chwilowych impulsów, czy nie był właśnie tym człowiekiem ubranym w miękkie szaty, czyli myślącym jedynie o zaspokojeniu swoich jakichś bardzo przyziemnych pragnień, ale był człowiekiem, który naprawdę chciał w swoim życiu odkryć i wypełnić wolę Boga. I nawet jeżeli prowadziło to przez różne dylematy, pytania i wątpliwości, to doskonale wiemy, że Jan Chrzciciel do tej prawdy ostatecznie doszedł i za prawdę oddał swoje życie. Więc mamy pewną subtelność, bardzo ważną w naszej drodze duchowej. Można być chwiejnym i tak naprawdę nie mieć żadnego pewnika w życiu, w związku z tym coś mnie pociągnie ku dobremu, coś mnie pociągnie ku złemu. Można być tym, który ma wątpliwości, ale zarazem jest stałym. To jest naturalne, że my w drodze wiary będziemy mieli momenty pewniejsze, silniejsze i momenty, kiedy jesteśmy duchowo słabsi, kiedy wchodzimy w pewną ciemność naszej wiary. W tym mogę być nadal wierny, bo wtedy, kiedy mam pewną ciemność, trudność czy wątpliwość wprost, nie uciekam od Pana Boga, nie zaprzeczam stylowi swojego życia, czy na pewno wprost nie grzeszę, ale wracam do Boga niekiedy z takim dramatycznym pytaniem: odpowiedz mi, bo się gubię. I z jednej strony Jezus wskazuje na Jana Chrzciciela jako na przykład takiego człowieka bardzo konsekwentnego w swoim poszukiwaniu, w swoich również wątpliwościach, a z drugiej strony wskazuje, że wielu spośród jego słuchaczy jest dramatycznie niekonsekwentnych, ponieważ nie przyjmuje w zasadzie niczego, i żadnego sposobu, przez który Bóg do nich przychodzi. Jan zaproponował drogę nawrócenia, drogę ascezy, drogę wyrzeczenia, chrztu, do którego zachęcał cały lud, i przez większość ludzi nie został przyjęty. I również ci sami, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjęli również orędzia Jezusa, które oczywiście zmierzało w tym samym kierunku, co orędzie Jana, ale Jezus przybliża obraz Ojca w nieco inny sposób, wskazuje na Jego miłosierdzie, łagodność, przebaczenie, odpuszczenie grzechów, i to również nie zostało przez wielu przyjęte. Jest pewnie w każdym z nas, u niektórych bardzo mocno, duchowy maruda. Tak bym to tak nazwał, bo jakimś jednym określeniem. Czyli cokolwiek się nie wydarzy, jakby znajdę powód, żeby nie pójść na całość. Angażuję się w jakąś tam wspólnotę odnowy, ale tutaj jest nie w porządku. Ale jest inna wspólnota naukowo-humanalna. Spróbowałem pójść na jakieś katechezy, ale tam to jest nie to. Miałem stałego spowiednika, ale on jakoś mówił takie rzeczy, które mi nie pasowały. Próbuję z jakimś innym kierownikiem duchowym. Szukam ciągle czegoś, ciągle jestem jakoś niezadowolony. To czy tamto mi nie pasuje. I pewnie do pewnego momentu to jest taki zdrowy krytycyzm. I popatrzę, że coś mi nie pasuje, szukam dalej, więcej. Ale to może być wymówka. Taki duchowy maruda tak naprawdę znajduje tysiąc różnych powodów wokół siebie. To mi nie pasuje, to jest nie w moim stylu, styl Jezusa mi nie pasuje, styl Jana Chrzciciela mi nie pasuje. Tak naprawdę chodzi o mnie i o Pana Boga, bo ja się odnajdę w jednym i drugim. Ale jak ktoś chce, to znajdzie u jednego i drugiego. Jak ktoś nie chce, jak to się zatrzyma na takim duchowym marudzeniu, u jednego i drugiego znajdzie coś, co mu nie pasuje. Jako że mamy dwa główne tematy, które podkreśliliśmy w czasie tego dzisiejszego komentarza, proponuję dwa tematy również na modlitwę. Po pierwszym jest temat wątpliwości, na które mogę sobie pozwolić. To niekiedy nie są wątpliwości w sensie wielkiego kryzysu wiary, ale coś mi nie gra, coś mi nie pasuje. Jakim sposobem ktoś z moich bliskich właśnie zachorował, mimo tego, że jest taki pobożny? Jak to jest, że takie, a nie inne wskazania odnośnie etyki seksualnej i naszego pożycia w małżeństwie daje Kościół, a my się z tym zmagamy? Konkretne rzeczy. Z tymi wątpliwościami stań przed Bogiem. To tak ważne, żeby Jemu to wypowiadać wprost. I nie bać się tego, że to jest wyrazem braku mojej wiary. To może tak naprawdę być wyrazem tego, że moja wiara jest szczera i że jest dynamiczna, w sensie, że się rozwijam. A jak się rozwijam, to znaczy, że pojawiają się najróżniejsze wątpliwości i pytania. Jak to jest, Panie Boże? Jak w sytuacji społeczno-politycznej? Jak ja mam się zachować w tym, co przeżywam w moim kraju teraz w tym czasie? Ja jako chrześcijanin, jak w tym wszystkim Ty pozwalasz
na jakiś nieporządek czy zło. Pytaj. Pytaj odnośnie swoich rzeczy. Pytaj, jeśli jest tak, że od wielu miesięcy przychodzisz na modlitwę i niewiele się dzieje i wydawałoby się, że Jezus nie odpowiada. Pytaj, co się dzieje? Jaką mądrość z tego mogę wyciągnąć? Drugi temat, który podejmujemy, to temat, który pozwoliłem sobie ująć pod tym hasłem duchowy Maruda. Myślę, że coś z tego ma każdy z nas. Niektórzy mają bardzo mocno, inni mają mniej. Tych bardzo mocno będziemy zauważali. Oni znajdują 1000 wymówek, żeby nie wejść w pełni w chrześcijańskie życie i to jest wokół. Myślę, że każdy z nas może coś z tego w sobie odnaleźć, a przynajmniej zapraszałbym do takiego przejrzenia swojego serca, sumienia, życia. Czy nie zasłaniam się okolicznościami zewnętrznymi, bo w zasadzie mi to nie pasuje i tamto mi nie pasuje i ta osoba, i ta duchowość, i ten sposób przeżywania wiary, i taki sposób modlitwy. Może coś mi nie pasuje, ale ja się chcę się skupić na tym, co mi pasuje, co jest dla mnie, co widać, że jest dla mnie owocne. Jak będę tam znajdował smak, radość, tam będę znajdował życie, to pewnie nie będę musiał się zajmować krytykowaniem tego wszystkiego, co nie gra. Może komuś innemu tam to pasuje, a mnie pasuje coś innego. W tym, co mi pasuje, chcę się rozwijać. Jestem w tym, co jest moje, jestem w tym, co jest moim doświadczeniem i nie chcę marudzić na to, co wokół miałoby być jakąś przeszkodą. Bo prawdę mówiąc, największe przeszkody, jakie my mamy, to są te wewnętrzne i z nimi chcę się zmierzyć, nie uciekając do tematów zupełnie zewnętrznych. Jezus przychodzi do naszego życia takim, jakie ono jest i nie będzie czekał, aż to życie stanie się doskonałe, aż okoliczności zewnętrzne będą sprzyjające, aż pewne rzeczy, które nam nie pasują, całkowicie się zmienią. On chce działać tu i teraz. Jest jedynie potrzebna nasza osobista decyzja. Tak, Panie, chcę usłyszeć Twoje słowo, chcę je przyjąć i chcę na nie odpowiedzieć w tym życiu, w tych okolicznościach i warunkach, w których żyję dziś. Z Panem Bogiem. Do następnego razu. Z Bogiem. Dobrej modlitwy.